przerwie pandemicznej do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach powróciło metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych. W tym roku Fundacja Wolne Miejsce jest gotowa na to, aby przyjąć tutaj nawet kilka tysięcy osób. W ten dzień, w niedzielę wielkanocną, nikt nie zostanie sam. Super, mi się bardzo podoba i tu chodzę cały czas. Czuć można się tutaj jak w gronie rodzinnym? Tak, tak. Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dla mnie jest super. My jesteśmy pierwszy raz ogólnie na takim śniadaniu, więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dlaczego pani zdecydowała się przyjść? Zostałam zaproszona po prostu. Dostałam zaproszenia przez... Raczej pani dyrektor przedszkola mi zaproponowała, abym przyszła z dziećmi. Potrzebne są takie wydarzenia, inicjatywy? Moim zdaniem tak. Jest to takie chwalebne i bardzo cenię tego, który to organizuje, bo ja już tu jestem, co prawda była pandemia, ale jeszcze przed, nie? Ja tu jestem w sumie trzeci raz i bardzo sobie cenię to wszystko. Jest to naprawdę fajne, takie no, wspomaganie ludzi biednych, bezdomnych, no, samotnych. No ogólnie to jest super sprawa, super sprawa. Przyjechałem tutaj z pastorem Zygmuntem ze społeczności, z Kościoła Bożego z Niewiadomia. No i po prostu przyjechaliśmy, żeby posilić ich taką nadzieją, którą daje Bóg, Jezus Chrystus, żeby być z nimi razem i żeby po prostu ich tak duchowo posilać, że ta nadzieja, która jest w Jezusie Chrystusie, że daje taką moc w życiu, radość. Przede wszystkim bardzo cieszymy się, że wróciła forma stacjonarna, że to jest to takie spotkanie człowieka z człowiekiem. Cieszymy się, że te samotne osoby mogą tutaj się z nami spotkać, a nie siedzą same w domach. Jesteśmy przygotowani nawet na 3000 osób. Hala, jak widać, jest pełna. Stoły czekają, te wolne miejsca. Śniadanie wielkanocne będzie tradycyjne. Żurek z jajkiem, kiełbaską, pisanki, biała kiełbasa z cebulką, na pewno dużo ciast, słodyczy, herbata, kawa. Mysłowice od wielu lat uczestniczą w wszelakich akcjach charytatywnych, pomocowych. Uważam, że to jest nasza powinność, aby pomagać ludziom, którzy mają kłopoty życiowe, którzy są samotni, tak jak tutaj. Podwójna wielkość jest tego wydarzenia. Po pierwsze, ze względu na te osoby, które siedzą teraz przy tych stołach, to jest niedzielny poranek w Dzień Zmartwychwstania, czyli taka chwila, kiedy ludzie sobie bliscy zasiadają przy stole, żeby spędzić trochę z sobą czasu, jakoś się sobą podzielić. Ci ludzie takich osób nie mają i nagle zostali tutaj zaproszeni, żeby dostać taki komunikat. Nie jesteś sam, jesteś ważny. Ktoś chce z tobą spotkać się, zjeść to śniadanie, pobyć, porozmawiać. I to jest dla nich bardzo umacniające i wielkie. Ale drugie dobro płynące z tego wydarzenia jest takie, że ileś osób musiało to zrobić. Znaczy dla iluś osób ci ludzie stali się na ten moment ważniejsi niż ich krewni, niż ci, z którymi mogliby usiąść przy stole. I to naprawdę budzi ogromną wdzięczność i ogromny szacunek. Co roku w organizację metropolitalnego śniadania wielkanocnego dla samotnych zaangażowanych jest kilkuset wolontariuszy, a także wiele miast z województwa śląskiego. I liczba osób, które pojawiają się tutaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, świadczy tylko o tym, że ta inicjatywa jest potrzebna. Paweł Jędrusik, Silesia Flash.